Zaledwie miesiąc na przygotowanie zespołu do nowych rozgrywek miał szkoleniowiec Cidrów Artur Skowronek. Tymczasem zadanie to bez wątpienia należało do trudnych, bowiem w szatni Ruchu tego lata przeszła prawdziwa burza. Z klubem pożegnało się kilkunastu graczy, dotychczas w zespole pojawiło się zaś 8 nowych twarzy. W tych okolicznościach trzeba było tworzyć drużynę, która będzie miała za zadanie rywalizować o ligowe punkty w nowym sezonie. Na pierwszy mecz rundy radzionkowianie wybrali się do podwarszawskich Ząbek zmierzyć się z tamtejszym Dolkanem. Drużyna Roberta Podolińskiego, która w minionym sezonie rzutem na taśmę uratowała ligowy byt, poczyniła w przerwie między rozgrywkami kilka znaczących wzmocnień. Do klubu, który w ostatnich dwóch meczach z Cidrami za każdym razem zwyciężał, trafili doświadczeni Maciej Tataj z Korony Kielce i Michał Pulkowski z Ruchu Chorzów oraz kilku utalentowanych graczy z niższych lig. Również dobra postawa Ząbkowian w sparingach kazała podejść do rywala z dużym szacunkiem. Z kolei Ruch do meczu przystąpił z piątką nowych graczy. Jak wyglądało ustawienie świeżo zbudowanej drużyny? W bramce Mateusz Mika, dalej w obronie Jarosław Kaszowski, Bartosz Kopacz, Rafał Otwinowski i Marcin Kowalski. W pomocy Paweł Giel, Mateusz i Michał Mak, Wojciech Mróz, Piotr Rocki i Szymon Skrzypczak. Taka jedenastka wybiegła na pierwszy mecz Cidrów w sezonie 2011-2012. Nowy pierwszoligowy wymóg mówiący o tym, że w wyjściowych jedenastkach drużyn powinien być co najmniej jeden zawodnik urodzony w 91 roku bądź później Cidry spełniły z nawiązką. W składzie Ruchu znalazło się bowiem aż 4 graczy, którzy spokojnie spełnili to kryterium. Ale młoda drużyna Ruchu dobrze zaczęła to spotkanie i szybko mogła nawet objąć prowadzenie. Druga minuta spotkania, rzut rożny wykonuje Piotr Rocki, był tam Paweł Giel i jeszcze jeden korner dla Cidrów. W narożniku ponownie Rocki, znowu ustawił sobie piłkę, wrzuca, tym razem przedłuża to zagranie. Paweł Giel, futbolówka trafia do Mroza, a ten uderza obok słupka. Na odpowiedź gospodarzy długo nie trzeba było czekać. Długie zagranie do Macieja Tataja, który dochodzi do tej piłki, wypatrzył nadbiegającego Grzegorza Piesio. Piesio doszedł do pozycji strzałowej, uderzył w boczną siatkę. Kolejny atak Ząbkowian miał być jednak zabójczy. Do przypadkowo zagranej piłki dochodzi Piesio, zagrywa ją do Korkucia. Korkuć do Tataja, Tataj nie daje szansy Mice i jest 1-0 dla Dolkanu Ząbki. Super snajper Dolkanu wrócił do tego klubu po niespełna dwóch latach przygody z Koroną Kielce i po 15 minutach od powrotu zdobywa swojego pierwszego gola. Dwóch zawodników, Kopacz i Kaszowski, ruszyło do Piesia, bez krycia zostawiony Tataj. No i ten zawodnik takich sytuacji nie marnuje. Teraz Ruch musiał już zaatakować, co pozwalało wyprowadzać groźne kontry Ząbkowianom, tyle że oni najczęściej uderzali z dystansu, tak jak tutaj 24 minuta Basler, ale wysoko nad poprzeczką. To z kolei ciekawie rozegrany rzut wolny przez Radzionkowian. Pawrocki znalazł się na prawej stronie, dośrodkowa, uderzał Mateusz Mak, ale nie zdołał wepchnąć tej piłki do siatki, a sędzia i tak odgwizdał spalonego. I jeszcze jedna próba z dystansu w wykonaniu piłkarzy Dolkanu. Świerblewski, bardzo ładny strzał, jeszcze lepsza interwencja Mateusza Miki. 34 minuta gry, Rocki rozegrał piłkę z Mateuszem Makiem, świetnie zagrał do Skrzypczaka, Skrzypczak mija Humerskiego, uderza, ale zupełnie nieudany był to strzał, piłka zeszła z nogi młodemu napastnikowi pozyskanemu z Zagłębia Lubin i ciągle 1-0 dla Dolkanu. I znowu atak Radzionkowian, Wojciech Mróz, dalekie podanie na lewo do Michała Maka, Michał Mak podprowadza sobie piłkę, Michał Mak decyduje się na strzał, ale bez większych kłopotów łapie piłkę bramkarz Dolkanu. I kilka minut później przy piłce podopieczni Roberta Podolińskiego aktywny Piesio na lewo do Kosiorowskiego. Kosiorowski wzdłuż bramki, był tam Tataj, ale szybszy od napastnika Dolkanu Mika. Znowu szybką kontrę wyprowadzają gospodarze do piłki. Dochodzi Korkuć, uderza z dystansu, przyblokowany ten strzał. Jeszcze Mateusz Mika wybija piłkę na rzut rożny. Końcówka pierwszej połowy. Kosiorowski z dystansu, kąśliwie z problemami Mika, a piłka ląduje jednak poza polem gry. Jeszcze rzut wolny wykonują Ząbkowianie. Chylaszek rzuca w pole karne, wybijają Radzionkowianie, ale tam jest Ciesielski, strzela płasko, ale obok bramki. Zatem na przerwę Radzionkowianie schodzą przegrywając z Dolkanem 0-1. Jedną zmianę postanowił wprowadzić Artur Skowronek. Za Szymona Skrzypczaka na boisku pojawi się kolejny debiutant Damian Michalik. Groźnie tę drugą część gry rozpoczęli jednak gospodarze, choć najgroźniejszy w tej sytuacji był Kopacz, ale wybijał na szczęście na rzut rożny. 47 minuta spotkania, Świerblewski znowu mocno z dystansu, ale znowu trochę brakło, by ta piłka wleciała w światło bramki. 58 minuta spotkania, Piotr Rocki, najlepszy chyba zawodnik Cidru w tym spotkaniu, zagrywa do Michalika, wychodzi Humerski, podaje wprost do Michała Maka, ale jego próba lobu była bardzo nieudana. I odpowiedź Dolkanu, ładna zespołowa akcja, Osoliński do Piesia, Piesio zagrywa do wychodzącego Tataja, Tataj w ostatnim momencie powstrzymany przez Kopacza.
62. minuta gry i druga zmiana Artura Skowronka. Schodzi Wojciech Mróz, za niego debiutant w barwach Ruchu, ale debiutant doświadczony Adam Giesa. Niespełna 10 minut później atakuje Ruchy Rocki na lewo do Michała Maka. Michał Mak przełożył piłkę na prawą nogę, ale jego strzał obronił Humerski. 9 minut do końca gry, akcja znowu pod drugą bramką, rzut rożny, Chylaszek wyskakuje najwyżej, ale uderza mocno niecelnie. 4 minuty do końca spotkania, lewą stroną pędzi rezerwowy Dolkanu Sierpina, uderza bez problemów, łapie tą piłkę Mika, stara się szybko wprowadzić futbolówkę do gry, ale skręcił sobie kostkę w tej sytuacji i Ruch w naprawdę trudnym momencie, bo trener Artur Skowronek dokonał wcześniej trzeciej zmiany, tymczasem bramkarz długo nie podnosił się z murawy. Mika na szczęście wrócił między słupki bramki Ruchu, tymczasem o jeden punkt walczą jeszcze żółto-czarni. 90. minuta gry, z lewej strony boiska dośrodkowuje Cieluch, tam jest Michał Mak, ale niestety piłkę wybijają Ząbkowianie. Jeszcze jedna próba Cidru w tym meczu, Giesa do Rockiego, Rocki do Pawła Giela, Giel, piłka pod nogami Michała Maka, ten trafia tylko w boczną siatkę. Doskonała sytuacja do wyrównania dla podopiecznych Artura Skowronka. Ostatnia minuta spotkania, za kontuzjowanego Mikę piłkę do gry wprowadza Kopacz. Robi to jednak na tyle niecelnie, że ta ląduje gdzieś pod nogami zawodników Dolkanu. Walczył o nią Harzewski. Harzewski podprowadza futbolówkę pod pole karne. Ruchu uderza, oddaje strzał życia. Mika pokonany jest 2-0 dla Dolkanu Ząbki. Piękne uderzenie wyszło rezerwowemu Dolkanu, który na boisku pojawił się dosłownie kilkadziesiąt sekund wcześniej i dla niego ta akcja była pierwszym kontaktem z piłką. Harzewski ustalił wynik spotkania, bo chwilę później sędzia zakończył ten mecz. Mecz, w którym Ruch Radziąków przegrał na inaugurację ligi w Ząbkach z tamtejszym Dolkanem 0-2.